Wiele spraw dotyczących żywienia dziurawi się kulami nonsensownych porad zamieszczanych na portalach i platformach społecznościowych. Niektóre z nich są mało szkodliwe, a inne mogą odbić się na naszym zdrowiu. Zebrałem dla Państwa 16 takich mitów, co do których ustosunkuję się i podzielę z Państwem swoją opinią. W wielu miejscach możemy spotkać się z informacją, że cukier trzcinowy, czyli cukier otrzymywany z trzciny cukrowej, który przyjmuje brązową barwę, jest zdrowszą alternatywą dla zwykłego cukru białego. W mojej opinii takie stwierdzenie jest jak najbardziej błędne. Taki cukier trzcinowy to wciąż niemal 100% cukru w cukrze. Co prawda może zawierać on śladowe ilości związków mineralnych, ale tak jak powiedziałem, są to tak znikome ilości, że nie robią one naprawdę żadnej różnicy. To trochę tak jakby porównywać szkodliwość czystego alkoholu z alkoholem, do którego dodaliśmy trzy krople soku malinowego i mówienie, że taki alkohol z sokiem malinowym jest zdrowszy, jest bardzo dużym nadużyciem i wprowadzaniem w błąd. Uważam, że puszczanie przekazu, że cukier trzcinowy jest zdrowszy niż cukier biały sprawia, że niektóre osoby zamiast zupełnie ograniczyć cukier, to sięgną właśnie po cukier trzcinowy, mając na względzie, że jest to mniejsze zło. W rzeczywistości zło jest takie samo, jak chodzi o wpływ na nasze zdrowie. Pozostając w temacie cukru, chciałbym odnieść się również do przekonania, że syrop z agawy jest zdrowym produktem. Zresztą nieraz znajdziemy go na półkach w sklepach ze zdrową żywnością. Zwolennicy jego stosowania i ogólnie osoby, które robią mu dobrą reklamę, wskazują, że syrop z agawy zawiera w składzie większe ilości fruktozy niż glukozy, co z kolei oznacza, że ma on niższy indeks glikemiczny, czyli nie podnosi aż tak znacząco poziomu cukru we krwi, jak na przykład inne syropy czy inne rodzaje cukru. Ja z kolei w jednym ze swoich filmów udowodniłem, że zamiana glukozy czy sacharozy, czyli cukru stołowego na fruktozę, to tak jakbyśmy zamienili siekierkę na kijek. Należy bowiem wiedzieć, że o ile fruktoza rzeczywiście nie podnosi aż tak poziomu glukozy we krwi, to na przykład sprzyja powstawaniu większych ilości tak zwanych końcowych produktów zaawansowanej glikacji, których nagromadzenie się w naszych tkankach sprzyja pojawieniu się powikłań cukrzycowych, takich jak uszkodzenie wzroku, nerek czy układu nerwowego. Poza tym fruktoza podnosi stężenie kwasu moczowego we krwi, prowadzi do rozwoju insulnooporności, a także skutkuje wzrostem poziomu trójglicerydów. Do tego fruktoza wolniej wchłania się z przewodu pokarmowego i łatwo fermentuje w jelitach, co z kolei wiąże się z częstszymi wzdęciami i bólami brzucha. Dodatkowo jej fermentacja sprzyja zaostrzeniu chorób jelit, takich jak zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego, zespół jelita drażliwego czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Dlatego też uważam, że syrop z agawy wcale nie jest zdrowym produktem i nie zachęcam do jego stosowania. To, co jest dla mnie nie do przyjęcia, to również to, jak wiele osób zajmujących się zdrowiem z dużą otwartością zachęca do zamiany produktów zawierających cukier na produkty słodzone sztucznymi substancjami słodzącymi, takimi jak aspartam, acesulfam, sukraloza, cyklaminian czy sacharyna. Według mnie propagowanie wymiany złych produktów na inne złe produkty wcale nie jest dobrym rozwiązaniem. W literaturze fachowej znajdziemy wiele prac naukowych, które coraz częściej podają w wątpliwość bezpieczeństwo wspomnianych słodzików. Badacze zauważyli, że spożywanie wymienionych przeze mnie słodzików sprzyja rozwojowi nadwagi i otyłości, a także pojawieniu się cukrzycy. A przecież mówi się, że produkty ze słodzikami są dobrą alternatywą dla osób, które chciałyby schudnąć lub mają cukrzycę. Co więcej, w innych publikacjach naukowych ich autorzy wskazują, że np. spożywanie ponad dwóch litrów napojów ze słodzikami tygodniowo dwukrotnie zwiększa ryzyko stłuszczenia wątroby. Pomijam już fakt, że sam aspartam został niedawno wpisany na listę produktów o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym dla ludzi. Bazując na tych wszystkich informacjach jestem zdania, że niesłuszne jest propagowanie żywności dosładzanej sztucznymi substancjami słodzącymi, jeśli już to lepiej postawić na naturalne substancje słodzące takie jak ksylitol, erytrytol czy inulina co prawda stosowane w nadmiarze i przez osoby wrażliwe mogą powodować łagodne działanie przyczyszczające niemniej są one o wiele bezpieczniejsze niż sztuczne słodziki w internecie znajdziemy też informację że jedząc miód możemy nabawić się cukrzycy tu z odpowiedzią przychodzi najnowsza, bo z 2023 roku analiza 18 badań naukowych, która jednoznacznie dowiodła, że zwyczajowe spożywanie miodu jako element zdrowej diety nie tylko nie podnosi trwale poziomu cukru we krwi, ale nawet może spowodować jego obniżenie w perspektywie długoterminowej. Czyli spożywanie go w umiarkowanych ilościach przez osoby zdrowe prędzej zapobiegnie cukrzycy niż ją spowoduje. Niemniej, oczywiście, w przypadku osób, które już zmagają się z cukrzycą, warto zachować większą ostrożność. Mniej szkodliwym mitem, aczkolwiek niepotrzebnie rozpowszechnianym jest to, że ziemniaki tuczą. Wystarczy zajrzeć do tablic wartości odżywczej produktów, aby się przekonać, że tak naprawdę nie dostarczają one zbyt wielu kalorii. Dla przykładu, wartość energetyczna 100 g ziemniaków wynosi 80 kcal. Aby mieli Państwo punkt odniesienia, 100 g ryżu to 340 kcal. Mniej więcej tyle samo dostarcza 100 gramów kaszy gryczanej lub jęczmiennej, a także 100 gramów makaronu. Czyli ryż, kasza czy makaron są ponad czterokrotnie bardziej kaloryczne niż ziemniaki. To, że przylegnęła do nich łatka tego, że są tuczącym produktem, wynika prawdopodobnie z tego, że w naszej kuchni zwykle są one podawane z kalorycznymi, zawiesistymi sosami, a także tego, że kojarzą nam się z kalorycznymi produktami sporządzanymi na ich bazie, takimi jak frytki, placki ziemniaczane czy chipsy ziemniaczane. Niemniej ziemniaki same w sobie, takie gotowane w wodzie, są niskokaloryczne. Zresztą w jednym z opracowań naukowych możemy przeczytać wprost, że przeprowadzone badania nie dostarczają przekonujących dowodów na związek pomiędzy spożywaniem ziemniaków a ryzykiem otyłości czy nawet cukrzycy. Na marginesie wspomnę, że jeśli moje filmy są dla Państwa wartościowe, to praktyczną wiedzą w biegułce dzielę się też w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl Kośnik Dziennik. W dobie popularności diet wysokotłuszczowych, w tym diety ketogenicznej, bardzo demonizowane są węglowodany. O ile sam jestem zwolennikiem praktykowania diet o obniżonej zawartości węglowodanów, zwłaszcza wśród osób mało aktywnych fizycznie, to jednocześnie uważam, że taka nagonka na te składniki wcale nie jest dobra, tym bardziej, że węglowodany węglowodanom nierówne. Warto bowiem wiedzieć, że do węglowodanów zaliczamy też błonnik pokarmowy, który ma szeroko udowodnione korzyści zdrowotne. Naukowcy potwierdzili, że wpływa on pozytywnie na skład bakterii zamieszkujących nasze jelita, pomaga uregulować poziom glukozy we krwi, sprzyja obniżeniu ciśnienia tętniczego, chroni przed chorobą wieńcową, zapobiega wielu nowotworom, w tym rakowi jelita grubego, żołądka czy piersi, wspomaga oczyszczanie organizmu, a także zapobiega hemoroidom i zaparciom. Poza tym wiele produktów węglowodanowych jednocześnie dostarcza szereg witamin, składników mineralnych czy przeciwutleniaczy, które są bardzo ważne dla naszego zdrowia. Mam tu na myśli produkty takie jak fasola, ciecierzyca, soczewica, kasza jęczmienna, kasza gryczana, ryż brązowy, warzywa czy owoce. Ucinając zaś węglowodany do minimum, ograniczamy spożywanie takich produktów, co wcale nie musi wyjść nam na dobre. Oczywiście nadmiar węglowodanów nie jest pożądany i tak jak powiedziałem, warto je nieco ograniczyć zależnie od stanu zdrowia i poziomu aktywności fizycznej, ale nie oznacza to, że są one takie złe, jak się o tym mówi w ostatnim czasie. Jak chodzi o mity żywieniowo-medyczne, to błędne jest też przekonanie, że ostre jedzenie powoduje wrzoty żołądka. Mam tu na myśli spożywanie ostrych przypraw, takich jak chili, czarny pieprz, imbir czy kurkuma. Muszę jednoznacznie podkreślić, że wspomniane przyprawy nie prowadzą do wrzodów żołądka. Co więcej, badania pokazały, że kapsaicyna, czyli składnik aktywny odpowiedzialny za ostrość papryczki chili, działa wręcz ochronnie na żołądek, a także hamuje uwalnianie kwasu solnego i co więcej, pobudza wydzielanie związków, które neutralizują kwaśne środowisko żołądka. Dodatkowo kapsaicyna usprawnia przepływ krwi w żołądku, dzięki czemu błona śluzowa wyściałająca żołądek szybciej się goi. Również i w przypadku kurkumy, imbiru czy czarnego pieprzu opublikowane badania dowodzą, że przyprawy te na kilka różnych sposobów chronią żołądek przed uszkodzeniami, w tym przed wrzodami żołądka, a nawet wspomagają ich leczenie. Prawdziwą zaś przyczyną powstawania wrzodów żołądka jest zakażenie bakterią o nazwie Helicobacter pylori, a także nadużywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. I jak chodzi o błędne przekonania, to nieprawdą jest również to, że biały ser twarogowy jest bardzo dobrym źródłem wapnia, lepszym niż ser żółty. Otóż w 100 gramach sera twarogowego mamy około 90 mg wapnia. Dla porównania, taka sama porcja zwykłego sera żółtego zawiera około 700 mg tego składnika, czyli nawet ośmiokrotnie więcej. Mało tego, ser twarogowy cechuje się niekorzystnym stosunkiem wapnia do fosforu, w przeciwieństwie chociażby do sera żółtego. Stąd jeśli komuś z Państwa będzie zależało na dostarczeniu większych ilości wapnia, to lepiej sięgnąć po ser żółty, a nie ser twarogowy. W sporo mitów obrosła również kawa. Jednym z moich ulubionych jest to, że kawa rzekomo wypukuje magnes z naszego ciała. Argumentem przemawiającym za takim stwierdzeniem jest fakt, że u niektórych osób po wypiciu kawy pojawiają się skurcze mięśni, w tym drżenie powiek. A jak wiadomo, takie objawy mogą rzeczywiście pojawić się na skutek niedoboru magnezu. Należy jednak wiedzieć, że skurcze towarzyszące spożywanej kawie wynikają zupełnie z czegoś innego. A mianowicie kofeina obecna w kawie może spowodować nadmierne uwalnianie wapnia w komórkach mięśniowych, co powodza nasze mięśnie właśnie do skurczu. Nie ma to jednak żadnego związku z magnezem. Co więcej, przeprowadzone badania dowiodły wprost, że spożywanie kawy nie powoduje utraty magnezu z naszego ciała. I jak chodzi o kawę, to wbrew temu, co można przeczytać czy usłyszeć w wielu miejscach, regularne spożywanie tego napoju nie powoduje nadciśnienia tętniczego. W obszernej publikacji z 2023 roku, w której przeanalizowano aż 25 badań naukowych, możemy przeczytać wprost, że włączenie kawy do diety działa wręcz ochronnie i zmniejsza ryzyko pojawienia się nadciśnienia tętniczego o 7 do nawet 21%. Taki efekt kliniczny wynika z tego, że w kawie znajdują się związki, które w perspektywie długoterminowej prowadzą do obniżenia ciśnienia tętniczego. Jednym z nich jest silny przeciwutleniacz o nazwie kwas chlorogenowy. Składniki obecne w kawie poprawiają funkcjonowanie naczyń krwionośnych, sprzyjają produkcji tlenku azotu, który korzystnie rozszerza tętnice, jak również zapobiegają retencji, czyli gromadzeniu się sodu w organizmie, którego nadmiar może podwyższać ciśnienie krwi. Mało tego, badacze nawet podkreślają, że umiarkowane spożywanie kawy w ilości nieprzekraczającej trzech szklanek dziennie nie wpływa negatywnie i trwale na ciśnienie krwi u większości osób zmagających się już z nadciśnieniem tętniczym. Na liście mitów zamieściłem też informację, że czytanie przy słabym świetle pogarsza nasz wzrok. Należy bowiem widzieć, że tak naprawdę czytanie po ciemku nie psuje wzroku. Mam tu na myśli to, że nie przyczynia się do rozwoju chorób oczu i nie powoduje trwałych problemów ze wzrokiem. Niemniej prawdą jest, że w trakcie samego czytania w ciemności szybciej dochodzi do zmęczenia naszych oczu. Wynika to m.in. z tego, że w warunkach słabego oświetlenia mięśnie oczu muszą wykonać cięższą pracę, aby skupić światło na siatkówce w celu uzyskania jak najwyraźniejszego obrazu. W efekcie mogą pojawić się objawy takie jak zaczerwienienie oczu, ich łzawienie, a nawet bóle głowy. Niemniej objawy te dość szybko ustępują i nie są one trwałe. Kolejnym mitem jest to, że olej sezamowy i nasiona sezamu działają prozapalnie, czyli przyczyniają się do powstania stanu zapalnego. Nie zagłębiając się w szczegóły, prace naukowe z ostatnich lat jednoznacznie dowiodły, że produkty na bazie sezamu nie tylko nie powodują stanu zapalnego, ale również w pewnym stopniu obniżają poziom substancji prozapalnych w naszym ciele. W publikacji z 2019 roku przeczytamy nawet wprost, że olej sezamowy może być jednym z obiecujących produktów, które można wykorzystać w zapobieganiu i leczeniu chorób związanych ze stanem zapalnym. Zresztą przeprowadzone badania pokazują, że np. zewnętrzne stosowanie oleju sezamowego łagodzi ból stawów, zaś spożywanie nasion sezamu zmniejsza aktywność choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, czyli schorzeń, których podłożem jest właśnie stan zapalny. Nie jest też prawdą, że napoje zimne powodują ból gardła. Właściwie można powiedzieć, że w wielu przypadkach jest zupełnie odwrotnie. A to dlatego, że ekspozycja na zimno powoduje zwężanie naczyń krwionośnych, co ogranicza transport substancji odpowiedzialnych za wywoływanie bólu. Co więcej, eksperci wskazują, że brakuje dowodów naukowych, które potwierdziłyby związek pomiędzy spożywaniem zimnych napojów, a zwiększonym ryzykiem występowania infekcji górnych dróg oddechowych. Myślę, że część z Państwa spotkała się również ze stwierdzeniem, że strzelanie palcami prowadzi do rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów czy ogólnie do problemów ze stawami w przyszłości. Jednakże przeprowadzone badania w tym zakresie zaprzeczają tej informacji. Naukowcy wykazali, że strzelanie palcami nie zwiększa ryzyka choroby zwyrodnieniowej stawów w dłoni. Jako ciekawostkę też powiem, że kilkadziesiąt lat temu jeden z lekarzy, a konkretnie Donald Unger, przeprowadził eksperyment polegający na tym, że przez 50 lat codziennie strzelał palcami lewej ręki. Łącznie takich strzelań było co najmniej 36,5 tysiąca. Po wspomnianym czasie porównano jego obie dłonie pod kątem zapalenia stawów. Okazało się, że nie było żadnych różnic pomiędzy obiema dłońmi. Błędne jest również przekonanie, że dwukrotne gotowanie tej samej wody stwarza dla nas jakiekolwiek ryzyko zdrowotne. Zwolennicy tej teorii uważają, że podczas ponownego gotowania wody dochodzi do powstania czy kumulowania się substancji szkodliwych. Należy jednak wiedzieć, że podczas gotowania wody nie zachodzą żadne przemiany, które prowadziłyby do pojawienia się niebezpiecznych związków, które mogłyby spowodować zatrucie. Innym nietrafionym argumentem przeciw spożywaniu dwa razy zagotowanej wody jest to, że w takiej wodzie z uwagi na nieznaczne obniżenie stężenia w niej tlenu mogą namnażać się bakterie beztlenowe. Również i tu mogę uspokoić, że w takiej gotowanej wodzie nie ma dobrych warunków do wzrostu bakterii. Mało tego, przecież każde kolejne przegotowanie wody doprowadzi do zniszczenia mikroorganizmów. Tak więc jak najbardziej można gotować wodę na herbatę lub kawę kilka razy. Barista jednak by tego nie zrobił, czy również smakosz herbat, bo woda gotowana dwa razy zmienia lekko smak naparu, ale to już kwestia walorów smakowych, a nie zdrowia. Powszechnym mitem jest też to, że jedzenie jajek jest dla nas szkodliwe, głównie z uwagi na obecny w nich cholesterol. Mowa więc o tym, że regularne spożywanie jajek ma negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Jednakże w ostatnich latach badacze opublikowali wiele prac naukowych, które jednoznacznie potwierdzają, że większe spożycie jajek, mam tu na myśli powyżej 7 sztuk tygodniowo, nie zwiększa ryzyka rozwoju chorób układu krążenia. Co więcej, regularne włączanie jajek do naszej diety wiąże się nawet ze zmniejszeniem ryzyka choroby wieńcowej. Eksperci wręcz podkreślają, że jajka są stosunkowo niedrogim produktem obfitującym wiele wartościowych składników odżywczych, w tym w pełnowartościowe białko, cholinę, nienastosone kwasy tłuszczowe, przeciwutleniacze, a także witaminy i składniki mineralne. Osobiście uważam, że jak najbardziej warto, aby w naszej diecie nie zabrakło jajek. Mam nadzieję, że z dzisiejszego materiału dowiedzieli się Państwo czegoś nowego. A jeśli interesują Państwa tego typu opracowania, to jednocześnie zapraszam jeszcze do zapoznania się z programem, w którym nieco szerzej opowiadam, czy picie herbaty z cytryną jest bezpieczne dla naszego zdrowia. Aby go obejrzeć, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.